Cześć Łukasz. Hej. Co masz tutaj ciekawego? Suchy lód. A, czyli dwutlenek węgla w postaci stałej. Dokładnie. Dzisiaj udowodnię Ci, że reakcja spalania może zachodzić bez dostępu tlenu atmosferycznego, a wprost przeciwnie, przy użyciu dwutlenku węgla, który nie podtrzymuje spalania większości substancji. Nie żartuj. Naprawdę. Nie wierzę Ci. Naprawdę. No dobrze, to może sama sprawdzę Twoją teorię przy użyciu płonącego patyczka. Proszę Cię bardzo. Pamiętaj jednak, że bezpieczeństwo przede wszystkim. No tak, oczywiście. Podpalam zatem nasz patyczek. Okej. Dobrze. Skoro dwutlenek węgla jest cięższy od tlenu, to powinien wypełniać dno naszego akwarium. Zgadza się. Zatem włożę nasz płonący patyczek. Rzeczywiście, miałeś rację. Patyczek zgasł, tlenu nie ma. No dobrze. Ale jak zatem chcesz pokazać mi płomień w akwarium, w którym nie ma tlenu? Widzisz? Zamiast podpalonego patyczka użyję magnezu. Przygotowane wcześniej opiłki wrzucamy do wydrążonego otworu w suchym lodzie. Następnie ich spalanie zainicjujemy dzięki dodatkowym opiłkom zapalonym na łyżeczce do spalań. Dobrze. To ja pomogę Ci z podpaleniem tych opiłków. Bardzo chętnie. Dla lepszego efektu poproszę jednak wcześniej o zgaszenie światła. Stary numer. Dobra, dobra. Lepiej oglądaj. Powiem tak. Nie ma co ukrywać, miałeś rację. Widzieliśmy ogromny płomień. Powiedz mi tylko, jak to się stało? Zaszła najprostsza reakcja wymiany. Magnez przyjął tlen z dwutlenku węgla, tworząc biały osad, który widzisz jako tlenek magnezu. A czym jest ta czarna substancja? Czarna substancja to węgiel, który pozostał z dwutlenku węgla. A, i wszystko jasne. Powiem Ci, Łukasz, że zrobiłeś na mnie naprawdę duże wrażenie. Widzisz? Ale nie martw się. Za tydzień ja też pomyślę o czymś naprawdę interesującym. Przekonajmy się.